No, tu nie ma co ukrywać. Napęd na cztery koła pokazał swoją wyższość nad przednio- i tylnionapędowymi autami. Kwalifikacje tak naprawdę po dwóch, trzech okrążeniach już dostałem od mechaników informację, że czas jest ok, że tak naprawdę startujemy z pierwszej linii. No, robimy to dla zabawy, tak? To jest najważniejsze, to nam tutaj przyświeca, najważniejszy cel. Bawić się, a przy okazji uczyć. To, czego się dzisiaj nauczyłem, 10 okrążeń, 9 za mną przeciwnik, to jest bezcenne. To na żadnym wyścigu, na ataku czasowym, tego się nie poczuję. Jak tylko 9 okrążeń z lusterkiem, ze wzrokiem w lustrzanym lusterku, przepiękne. A uśmiech musi być. Mam za sobą mocną BMW-kę, obok mam też mocną BMW-kę, tylnonapędowe auta. Będą cisnąć, będziemy robić co się da, ale no, będzie ciekawie, walka na pewno będzie. Jakby spojrzeć na ten samochód, to już wygląda trochę inaczej niż wyglądał na początku sezonu. Tak naprawdę z każdą rundą, a dokładnie po każdej rundzie analizujemy, jak auto jedzie i analizujemy, jakie elementy można zmienić, co nam pomaga, co nam przeszkadza tak naprawdę w uzyskaniu jeszcze lepszego czasu. Także to auto, że tak powiem, bazę ma oczywiście rajdową, ale chociażby zawieszenie, jeszcze inne elementy są już takie typowo pod wyścigi. Także
Jest to wyścigowy Lancer, póki co jedyny w wyścigowym pucharze Polski.